Tomasz Słodki, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam bardzo serdecznie w studiu Beatę Bendesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś arteterapeutką, jesteś hipnoterapeutką, terapeutką metodami kodu emocji, kodu ciała. Co to jest w ogóle? Kod emocji, kod ciała? Tak, jest to metoda opracowana przez doktora Bradleya Nelsona i aktualnie na świecie jest ponad już 10 tysięcy terapeutów. W Polsce od kilku lat dopiero jest znana ta metoda, nawet kilka lat temu została wydana książka w języku polskim Kod Emocji i tak naprawdę cała metoda polega na tym, aby testem mięśniowym wyszukać blokady emocjonalne, aby wyszukać co w naszym życiu spowodowało napięcie w ciele. No właśnie, to dzisiaj porozmawiajmy trochę o tych napięciach i o różnych sytuacjach, które dzieją się w naszym życiu, ale też o zmianie. Wiele osób mówi, że zmiana jest trudna do przeprowadzenia. Ja uważam, że cały czas się zmieniamy. Kiedy jesteśmy dziećmi, wyglądamy zupełnie inaczej niż teraz. Nasze ciało się zmienia przez lata. Rośniemy, stajemy się coraz więksi. To co, te zmiany są trudne czy nie? Z twojego punktu widzenia. Wiesz, myślę, że to zależy, w jakim momencie życia jesteśmy, tak? Jeżeli zmiana jest nagła i nieoczekiwana, to jest to bardzo trudna zmiana. Natomiast jeżeli jest to wyczekiwana zmiana, to zawsze jest o wiele łatwiejsza. Tak naprawdę każdy dzień jest dobry na to, aby zmienić swoje życie, aby przekształcić je na takie, jakiego pragniemy. Natomiast mówię, wszystko zależy od tego, czy jest to zmiana wyczekiwana, oczekiwana, czy niespodziewany szok w życiu. 20 lat prowadziłaś klub taneczny Aster. Tak. I co się stało? W międzyczasie, no niestety, ale moje ciało zaczęło chorować. Zaczęło się od ukąszenia przez kleszcza. Potem była borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu. Później okazało się, że mam tętniaka w głowie, jestem po embolizacji. Potem przyszły kolejne, jak ja to mówię, kwiatki, czyli udary niedokrwienne mózgu, stany TIA i to wszystko spowodowało utratę wzroku w jednym oku, później dodatkowo znaczne pogorszenie słuchu, osłabienie mięśni nóg, mięśni rąk i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy do tego stopnia, że położyło mnie do łóżka. Położyło cię do łóżka i co się stało? No, szok, tak? Szok, niedowierzanie, tutaj sport, uprawianie sportu przez tyle lat, a tutaj taki stan zdrowia. No tak, słyszymy sport to zdrowie, więc tak. Tym bardziej to musiało być dla ciebie szokujące, że dbałaś o ciało, a tutaj nagle... Dbałam o ciało, nie dbałam o psychikę, tak? Nie dbałam o psychikę, byłam typowym pracoholikiem, od świtu do nocy poświęcałam się dla innych. Poświęcałam się wiele godzin, aby tworzyć to, co tworzyłam. I cóż, no powiem szczerze, że przepłakałam 2 lata. 2 lata poszukiwań, odpowiedzi na to, że może jednak uda się szybko wrócić do zdrowia. Niestety kilku profesorów powiedziało mi, że niech pani się cieszy każdym dniem, dopóki pani żyje. Ja cały czas w to nie wierzyłam, cały czas szukałam, że może jednak się uda, tak? Ja całkowicie straciłam wzrok w jednym oku i no to było takie niedowierzanie i wręcz załamanie, tak? Załamanie, depresja, aż trafiłam do pewnej pani profesor, która powiedziała mi, że to niemożliwe, że nie wyglądam na osobę chorą, że to niemożliwe, żeby mój stan był tak zły. Po czym przyjęła mnie do swojej kliniki, zrobiła badania, no i po obejrzeniu badań powiedziała, że no niestety, ale nie może powiedzieć mi nic innego niż ci wszyscy profesorowie przed nią. I że tak naprawdę mogę umrzeć w tej chwili tutaj u niej w gabinecie, a mogę dożyć 100 lat. Ale to ode mnie zależy, jak długo jeszcze pożyję i jak to życie przeżyję. I że lekarze mają rację. Abym cieszyła się każdym dniem, dopóki żyję. Bo moja główna przyczyna tych wszystkich chorób to był duży stres. Czyli stres spowodował to, że twoje ciało poległo?
Można tak powiedzieć. Byłam tak silnie zestresowana, że odcinało mi władzę w nogach, że nie mogłam chodzić. W momencie, kiedy mocniej się zdenerwowałam, nie byłam w stanie wstać z łóżka. Gdy byłam gdzieś w podróży i zdenerwowałam się przez godzinę, dwie, nie byłam w stanie wstać z krzesła, tak? Więc to wszystko powodował stres. Mało tego, to wszystko gdzieś jeszcze powodowały myśli, że nie wiadomo, czy dożyję jutra, nie wiadomo, czy się obudzę. Zaczęłam mieć sny o tym, że umieram. Już sama nie wiedziałam, czy umarłam, czy jeszcze żyję, bo sny były tak bardzo realne. Aż w końcu trafiłam na książki Joe Dispenzy, Edgarda Tolla, Bruce'a Liptona, wielu wspaniałych lekarzy, psychiatrów, psychologów, którzy pomogli mi zauważyć, że to wszystko jest w głowie. Czyli co, niekonwencjonalne metody zaczęły działać? Konwencjonalne poległy, a niekonwencjonalne, czyli to, co masz w głowie i przeformatowanie, no nie wiem, zmiana, tak bym zatoczył takie koło do początku naszej rozmowy. Zmiana spowodowała, że no, że dzisiaj tutaj widzę uśmiechniętą, szczęśliwą kobietę, która przed chwilą opowiadała mi przed wejściem na antenę, że przyjechała autobusem z Panamy do Kostaryki. Co ja akurat jestem miłośnikiem Ameryki Południowej, ja bym się nigdy w życiu nie odważył, żeby autobusem przekraczać granicę w Ameryce Łacińskiej. Tak, tak, to była niesamowita przygoda. Tak, dzisiaj jestem wdzięczna za tą chorobę. Dzisiaj jestem wdzięczna za tą zmianę życia. Dzisiaj mogę powiedzieć, że czuję się dużo lepiej. Nie jest tak, że jestem w 100% zdrowa, tak? Bo nadal są jakieś dysfunkcje ciała, ale inaczej na to patrzę. Każdego dnia jestem wdzięczna za to, że znów otworzyłam oczy. Jestem wdzięczna za ludzi, których spotykam w swoim życiu. Bo tak samo jak ja mogę być dla nich nauczycielem, tak oni są nauczycielem dla mnie. I cieszę się z każdego nowego, spotkanego człowieka. To Jacek Klejf śpiewał w swoich piosenkach nauczycielu i uczniu, nauczycielko i uczennico. W jednej osobie dajmy coś sobie, dajmy coś nawzajem sobie. Czyli nauczyciel jest uczniem, uczeń jest nauczycielem. Tak. I możemy sobie nawzajem dawać. A teraz pomagasz ludziom. Tak, tak. Pomogłam sobie na tyle, na ile byłam w stanie sobie pomóc. Pomogłam przyjaciołom. I później pojawił się pomysł zrobienia certyfikatu właśnie z metody kodu emocji, kodu ciała doktora Bradleya Nelsona. Mało tego, zrobiłam to w języku angielskim, który nie jest moim perfekcyjnym, nie znam go aż tak perfekcyjnie, ale podjęłam się tego. I tak, pomagam ludziom i cieszę się, że mogę to robić. I zwierzętom też. Tak, uwielbiam pracę ze zwierzętami i już wielokrotnie zdarzyło się, że czy to gołąb, czy kot, czy pies, które miały chorą łapę, ewentualnie źle się czuły, bo to było widać, przychodziły, siadały przede mną i zaczynały dawać oznaki, miauczeć, na przykład koty, albo gołąb tak długo stał przede mną, aż zrozumiałam, że potrzebuje terapii. I jak wygląda ta praca? Czy to z ludźmi, czy ze zwierzętami? To jest spotkanie osobiste, online'owe? To jest jedno spotkanie, więcej spotkań? Wiesz co, każdy przypadek jest inny. Każdy z nas jest indywidualny. I czasami, czy jest to spotkanie na żywo? Niekoniecznie. To mogą być spotkania na żywo, to mogą być spotkania online, ponieważ dzwonią do mnie ludzie i z Ameryki, i z Australii, z całego świata tak naprawdę. Najważniejsza jest chęć zmiany. Mhm. Czyli jeżeli ta osoba chce zmiany, jeżeli potrzebuje terapii, to wystarczy. My nie musimy się spotykać na żywo. I czasami jest tak, że wystarczy 5-10 minut, a czasami jest tak, że potrzebne jest kilka sesji. To nawiązałbym do tego, o czym mówiłaś z lekarzami, że może po prostu chodzi o to, żeby w głowie coś zmienić. I jeśli znajdziemy, tak mi się wydaje, ten problem, który nas trapi, który na przykład odbiera energię naszemu ciału i zrozumiemy, co się dzieje, to zmiana może być w tym momencie na pstryknięcie palcem. Tak, dokładnie. O tym między innymi mówił dr Hawkins, tak? Że wystarczy zauważyć, co sprawia napięcie w ciele i zaakceptować ten stan i pozwolić sobie na odpuszczenie.
A odpuszczenie powoduje, że nie nakręcamy się tym problemem. Dokładnie. I on nie powoduje kolejnego stresu, który negatywnie wpływa na nasze ciało. Tak, i z tego powodu właśnie bardzo często trafiałam do szpitala. Czyli drętwiała mi twarz, albo zaczynała mnie boleć głowa. Mhm. Tak, nie odpuszczałam. Jeszcze bardziej o tym myślałam, że boli mnie głowa, że drętwie mi twarz. Na pewno umieram, na pewno już za chwilę będzie koniec. Ciśnienie wzrastało. Kończyło się szpitalem. Czyli zmiana w głowie. Tak. Zmiana w głowie. Słoneczniki, tulipany. Fajnie się ładować energetycznie takimi pięknymi rzeczami? Tak, bardzo lubię. Bardzo lubię oglądać przyrodę, bardzo lubię oglądać zdjęcia kwiatów. No, to w takim razie kończymy. My sobie jeszcze, proszę Państwa, rzucimy tutaj troszkę okiem na kwiaty, a ja bardzo dziękuję mojej gościnie Beata Bendesz, arteterapeutka. Aha, jeszcze chciałam o tę arteterapię zapytać. Jak wygląda praca z arteterapeutką? Wiesz co, ja do terapii bardzo często stosuję metody malowania. Malowania intuicyjnego. Malujemy kamienie, malujemy płótno, malujemy na kartonie. A oprócz tego, ponieważ 20 lat prowadziłam taniec, to wykorzystuję również ruch w terapii. Także taniec, śpiew, ruch, granie na instrumentach i terapia poprzez sztukę pomaga rozluźnić ciało. I tu stawiamy kropkę. Bardzo, dokładnie, bardzo dziękuję. Beata Bendesz była moim Państwa gościem. Nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.